Gala XTB KSW 93 za nami, a z nami podwójny mistrz organizacji KSW, człowiek z innej planety, bo tak cię zaczynają nazywać, no pokonałeś Valerio Mircze. Zastanawiam się, czy spodziewałeś się, że to pójdzie tak łatwo, no bo to poszło bardzo łatwo. Ça l'a dit pour nous, après le KSW 93, tu as fini avec un finish spectaculaire, tu es un homme d'une autre planète, comme on t'appelle en Pologne. Est-ce que tu as su que tu vas finir le combat de cette manière? Bah, comme j'ai dit, je travaille beaucoup. Après, je n'ai pas su comment j'allais finir. Voilà, je n'ai pas cherché le KO. Le KO, il vient vraiment tout seul. Et donc voilà, il est venu et c'est magnifique. Tak, ja bardzo ciężko pracuję, ja jak zawsze mówię, nie szukałem tego finiszu, bo jak szukasz, żeby zahodować przeciwnika, to się otwierasz bardziej, więc skąd się nie przyjdzie tak samo. Forma niesamowita na tę walkę, a ja się zastanawiam, czy to były najtrudniejsze, może jedne z najtrudniejszych przygotowań do walki. Nie zadałem tego pytania przed walką, zadam je teraz, bo przygotowywałeś się podczas Ramadanu, bardzo specyficznego okresu dla was. Okay. Est-ce que c'était la préparation la plus difficile dans ta carrière, vu que tu as fait ça pendant le Ramadan? Non, c'était pas la plus difficile. J'étais préparé, donc ça allait. Après, avec le Ramadan, j'ai réussi à gérer. Donc franchement, ça allait. Comme j'ai dit, moi, si je peux enchaîner les combats, j'enchaîne les combats. Donc voilà. Nie, szczerze nie było najtrudniejsze przygotowanie. Ja lubię pracować, więc czy to jest Ramadan, czy nie jest Ramadan, ja tak samo ciężko pracuję. Myślę, że nie tylko ty tutaj skradłeś show swoją postawą, ale również twoi kibice. To chyba było, no zapytałem Wojsława i powiedział, potwierdził to, co wszyscy uważamy. To było idealne zwieńczenie tej gali. To, co ty zgotowałeś z kibicami. Co ty czułeś w tym momencie, bo to było coś wielkiego, kiedy wskoczyłeś na klatkę, kiedy cieszyłeś się razem z kibicami. Okay. Il y avait que, il y avait pas que toi qui a fait le show ce soir, il y avait les fans français qui ont fait un très grand show. On a parlé avec le matchmaker Wojsław Leszewski. À propos de ça, il a dit oui, le public français, il a fait un truc de fou. Bah, c'était incroyable. Pour moi, ça fait longtemps que j'avais pas combattu en France. Et là, pouvoir recombattre en France, c'était incroyable chez moi. Mais voilà, ça fait toujours plaisir aussi de combattre en Pologne parce que c'est aussi ma maison. Donc les deux pour moi c'est la même chose, ça fait super plaisir. Tak, to było coś niesamowite, żeby wrócić po 7 latach do Francji, ale też tak samo się cieszę, jak jestem w Polsce, traktuję Polskę jak mój drugi dom i bardzo się cieszę, że walczę tam i mam swoją bazę fanów tam w Polsce, więc czuję i we Francji i w Polsce dobrze. Z perspektywy zawodnika, jak oceniasz współpracę z komisją francuską i z agencją antydopingową, no bo czekaliśmy na ciebie dość długo. Zdaje się, że musiałeś tych testów zrobić więcej niż potrzeba. Jak z twojej perspektywy to wszystko wyglądało dzisiaj? Okay. Du côté de ton côté comme combattant, tu vois comment tu vois le travail avec la fédération française et avec la commission antidopage, la FLD? Bah, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, on avait tous testé. Donc pas besoin que Marianne il ouvre sa bouche pour me dire ouais dopé. Moi je sais que je suis pas, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup travaillé depuis que je suis petit, je fais du MMA, donc voilà. Ja bardzo się cieszę z tego powodu, bo wszyscy byliśmy testowani, żeby Marian już nie gadał więcej, że jestem na dopingu, że jestem, że coś tam. Ja jestem, dużo pracuję i tylko praca się opłaca i teraz już nie może nic mówić na mój temat. Sam wywołałeś temat Mariana Ziółkowskiego. Jak oceniasz to, co stało się w jego pojedynku z Wilsonem Varelą, bo to była rzecz kuriozalna, coś, co zdarza się bardzo rzadko w tym sporcie. Tu as parlé de Marian, donc il a posé la question. Qu'est-ce que tu penses de la blessure de Marian, vu ces trucs comme ça, il arrive une fois dans une carrière? Bah, ça arrive, hein, ça arrive. Je souhaite un bon rétablissement parce que c'est quand même un bon gars, Marian. Donc voilà, ça arrive et c'est dommage pour lui. C'est dommage pour lui. Après, voilà, Wilson il remporte la victoire. Mais, et félicitations à Wilson, félicitations aux deux combattants. Et j'espère que Marianne va se rétablir et qu'il va pas arrêter comme ça et qu'il va revenir encore plus fort. No, zdarza się. Zdrowie dla Mariana, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny gość. Życzę mu zdrowie, ale też cieszę się, że Wilson wygrał. To też jest mój kolega i bardzo się cieszę z jego wygraną. Mam nadzieję, że Marian wraca silniejszy, że to nie będzie to już koniec i mam nadzieję, że wraca silniejszy.
A czy chciałbyś się zmierzyć, czy byłbyś gotowy się zmierzyć z Wilsonem Varelą w obronie pasa? Bo Wilson Varela powiedział tutaj, że tak, jesteście kolegami, tak, sparowaliście razem, ale jeśli tutaj warunki finansowe będą się zgadzać, to liczę na to, że dacie wielkie show w klatce. Co ty na to? Ok. Varela, il a dit, tu penses quoi d'affronter Wilson Varela si, car Wilson, il a dit, si l'offre du KSW il est au top, il sait bien que vous êtes des amis, que vous avez des sparring ensemble, mais pour lui, c'est le plaisir, il veut t'affronter si le KSW il veut ça. Bah, je le comprends, c'est normal, parce que voilà, il gagne ses combats, et il monte, et c'est normal qu'il veut chercher la ceinture, et je le comprends, donc... Il n'y a pas de souci. Et comme j'ai dit, moi, c'est un partenaire et c'est un frérot. Et ça bouge pas, quoi. Okay. Ja go rozumiem, on też ciężko pracuje i on też chce walczyć o pas, więc rozumiem jego podstawę. To jest dla mnie, on jest mój kolega, traktuję go jak brata, ale jeśli on chce tego, to zrobimy. Jutro masz otrzymać ofertę mailem od KSW w sprawie przedłużenia kontraktu. Czy KSW jest w stanie dać takie warunki, które zaakceptujesz i będziemy oglądali Cię dalej tutaj w klatce KSW okrągłej? Demain, tu vas recevoir un email de la part du KSW. Est-ce que tu penses que le KSW il peut te mettre une offre qu'on peut te regarder encore au KSW? Franchement, je ne sais pas du tout. Voilà, moi, je reste vraiment focus sur le combat. J'espère qu'il y aura une belle offre hein, quand même. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, j'aime bien aussi le KSW. Ils m'ont vu aussi grandir et j'ai pu m'épanouir dans cette organisation. Donc, franchement, voilà, j'aime bien le KSW aussi. Tak. Szczerze, ja się skupiam tylko na walki, zostawię to dla moich menadżerowie. Mam nadzieję, że KSW dają mi bardzo dobrą ofertę, bo zasługuję na to. Ja kocham KSW naprawdę. Ludzie widzieli mi, jak dorastałam wśród Polacy. KSW dawało mi dużo możliwości, traktowali mnie bardzo dobrze, więc jestem ich wdzięczny. Ja myślę, że teraz będą walczyć o Ciebie wszystkie organizacje i pewnie już walczą. Zastanawiam się, co dla Ciebie jest priorytetem w tym momencie. Na pierwszym miejscu są kwestie sportowe, czy może kwestie finansowe? Mieliśmy już taką sytuację w KSW, że Roberto Soldić odchodzący no wybrał kwestie finansowe, związał się z ONE. Co dla Ciebie na tym etapie kariery będzie najważniejsze? Dans cette étape de carrière, c'est quoi le plus important pour toi, le côté sportif ou le côté financier? Car au KSW, on a eu la même situation avec Soldić et lui, il a choisi le ONE, donc il a choisi les finances. Dans ton côté, ça, c'est quoi le plus important à cette étape de ta carrière? Bah, c'est sûr que la finance rentre beaucoup en compte. Voilà, je dois nourrir aussi ma famille. Donc pour moi, c'est le plus important. On travaille pour réussir. Donc voilà, si je peux chercher le money time, je cherche le money time. Et voilà, quand j'arrive au KSW au début, je pensais pas arriver jusqu'à là. Je voyais mon maître Khalidov, tout ça, je voulais leur ressembler. Et là, je sais que je les ai dépassés, donc je suis devenu une vraie légende du KSW. Et j'espère qu'ils vont faire des bonnes propositions, ou ça dépend des autres organisations aussi. Dla mnie najważniejsze to są sprawy finansowe. Nie ukrywam tego, bo mam rodzinę, która chce, żeby oni żyli dobrze. Jak zaczynałem w KSW, nigdy nie myślałem, że dochodzę do tego momentu. Ja widziałem innych zawodników, jak Mamet Khalidov, inni zarabiali i ten. To nie wyobrażałem sobie, że będę na ich miejscu, a teraz jeszcze ich przekroczyłem. Dałam bardzo dużo dla KSW, więc czekam, żeby była bardzo dobra oferta, ale też nie ukrywam, że inne organizacje czekam od ich ofert też. W takim razie to kategoria wagowa, w której widzieliśmy Cię ostatnio w sierpniu. Pas tymczasowy na szali. Kto jest Twoim faworytem? Patryk Kaczmarczyk czy Robert Truchała? Ok, ta ceinture pour les 66 kilos, il y aura un combat pour la ceinture intérim. Tu penses qui ça sera le favori dans ce combat entre Patrick et Robert? Patrick a largement progressé, donc je me dis que cette revanche sera pour Patrick. Après Rochala, il lâche rien, c'est un guerrier, il a du cardio. Mais je trouve que Patrick, techniquement, il est beaucoup plus fort. Il faut juste qu'il travaille mieux son cardio pour réussir à contrer Robert Rochala. Donc voilà. Myślę, że Patryk jest bardziej poukładany technicznie, tylko Robert to jest wojownik, ma bardzo dobre cardio. Jeśli Patryk chce wygrać tą walkę, to musi być bardzo przygotowany i musi pracować nad jego cardio.
żeby wygrać tą walkę, ale jeśli to zrobi, to jest faworytem dla mnie. Co najbardziej zapamiętasz z tej gali, z tego wieczoru? No bo tu działy się rzeczy wyjątkowe. Zastanawiam się, czy będziesz miał takie jedno wspomnienie, które pewnie już jest w twojej głowie. C'est quoi le moment ou le souvenir de cette soirée que c'était gravé dans ta tête, il reste gravé dans ta tête? Bah le chaos et de gagner en France. Là où j'ai grandi, donc ça fait super plaisir. Donc voilà, c'est ça. No to jest ten KO, co fundowałem tego high kicka i to, że walczyłem w Francji po ileś lat za granicę. Gratulujemy i życzymy udanego świętowania, bo z tobą tutaj w ogóle jest jakaś potężna ekipa. Ja rozmawiałem z osobą, która się tutaj zajmuje w KSW gośćmi i zawodników i powiedziała, że z czymś takim się nie spotkała jeszcze. Chyba 180 osób, które gdzieś tutaj tobie towarzyszyły. Ja już nie mówię o tych kibicach, którzy kupili bilety, ja mówię o tych, którzy gdzieś pewnie na VIP też z tobą się wybierali. Także życzymy tutaj owocnego świętowania. Okay. Félicitations i bonne fête. On a vu des VIP plus que 180 personnes qui sont venues, à part le public normal, mais il y a 180 VIP qui sont venus juste pour ton combat. Ça fait super plaisir. Voilà, j'ai gravé mon nom au KSW. Je suis monté au début, j'étais tout petit, étape par étape. J'ai gagné mes combats, j'ai fait des gros challenges en affrontant Bartos. Donc ça fait super plaisir. Et pour tous les petits qui me regardent, voilà, le travail paye, donc travaillez beaucoup et après vous aurez les résultats. Dla wszystkich młodzieży, którzy mnie oglądają, to praca opłaca, musisz pracować ciężko. Jak ja zaczynałem w KSW, to byłem bardzo, bardzo młody, step by step, to dorastałem się i robiłem dobre walki w KSW, więc teraz jestem na tym etapie, że to są owoce mojej pracy, które robiłem w KSW. Gratulujemy raz jeszcze. Gratulacje. Felicitacje. Dziękuję.